W poniedziałek z samego rana policjanci z Bełchatowa pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w myszakach. Kierujący samochodem osobowym marki Seat Toledo najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Jadąc w kierunku niedeszyna, na uku drogi zjechał na przeciwległy pas i dachował. Kierujący został zabrany do bełchatowskiego szpitala. Bełchatowscy mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Przy obecnie panujących warunkach na drodze i śliskiej nawierzchni ryzyko zdarzenia drogowego znacznie wzrasta.